kryzys demokracji liberalnej, w związku z tym bezpieczny, może to absolutnie katastrofa, nie tylko. Halo, halo. Dzień dobry. Przepraszam, zaczytałem się, ale nie dziwcie się Państwo, że się zaczytałem, bo naprawdę super artykuł wewnątrz numeru najnowszego, gorącego, ciepłego wydania Czasu na Opole. To rozmowa zatytułowana Czy my jeszcze jesteśmy w demokracji z profesorem Andrzejem Antoszewskim, który niedawno otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. To nestor nauk politycznych w Polsce, który między innymi w tym wywiadzie zastanawia się, czego boi się albo czego może bać się aktualnie władza, skoro przecież mamy demokrację. Ale w najnowszym wydaniu tego numeru Czasu na Opole mnóstwo ciekawych artykułów. Zupa w Opolu, czyli przez żołądek do serca. Niesamowite działanie organizacji, która pomaga Opolanom już od lat. Wewnątrz numeru znajdą Państwo mnóstwo informacji naprawdę od serca dotyczących tej organizacji. Ale jestem tutaj dzisiaj w Centrum Sportu w Opolu, dlatego że szykują nam się Dni Opola, a na Dniach Opola szykują nam się oczywiście nie tylko festiwalowe dni, ale także i sportowe dni. Dzień sportu, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, a właśnie tutaj w Toyota Parku 21 maja od 11 rozpoczną się gry, zabawy, będzie tego co niemiara. A skoro o sporcie mowa, to jak Państwo widzą tutaj wyżej, mycie stadionu Odry to dar wiernych kibiców. Niesamowita akcja kibiców, którzy pod ciśnieniem wyprali stadionowe krzesełka. No to skoro o stadionie mowa, to właśnie w tym wydaniu Czasu na Opole dowiedzą się Państwo o tym, że nie tylko Opole buduje stadiony, ale inne miasta też budują i to naprawdę, naprawdę okazałe stadiony, więc możemy się do nich porównywać. O tym, co w mieście, o tym, że są spotkania z prezydentem miasta, o tym, co z trasą średnicową i o tym, co jeszcze, jakbym zdradził Państwu wszystko, to by Państwo tylko obejrzeli ten program, a nie zajrzeli, a warto. Przed nami niezwykle atrakcyjny weekend, bo teraz noc muzeów, później czekają nas Dni Miasta i Dzień Sportu, a później będziemy zbliżać się do festiwalu. Ale na razie świeży i ciepły, najnowszy numer wydania gazetowego Czasu na Opole. Serdecznie polecamy.